Telewizja w Polsce, rozmowa poranna, Edyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Godzina 10, więc główny gość dzisiaj w naszej telewizji to pan ambasador Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO. Witamy bardzo serdecznie, łączymy się z Brukselą, tam stacjonuje nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Witamy, dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia, za udział w naszym programie. Pytanie numer jeden, artykuł 4 NATO, o tym mówi rząd polski, powinien być najprawdopodobniej uruchomiony. Dlaczego to jeszcze się nie dzieje i czy pan, panie ambasadorze, uważa, że to dobry pomysł? Niektórzy z ekspertów mówią nawet o konieczności, możliwości już dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje przy polsko-białoruskiej granicy, uruchomienia artykułu 5 NATO. Nie, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, jest zdecydowanie za wcześnie na artykuł 5. On się wiąże ze zbrojną agresją. Artykuł 4 jest niejako wstępem do artykułu 5. Wiąże się z realnym zagrożeniem dla żywotnych interesów państwa, takich jak jego integralność terytorialna, suwerenność w ogóle danego państwa. Taki poziom zagrożenia jeszcze nie zaistniał. Oczywiście jesteśmy blisko bardzo poważnego poziomu zagrożenia i stąd ja już kilkakrotnie w związku z instrukcjami, jakie otrzymywałem ze stolicy, przekazywałem sojusznikom informacje dotyczące tego, jak wygląda sytuacja na granicy. Sojusznicy mają tego świadomość. Zgodnie też z życzeniem Polski sojusznicy wyrazili kilkakrotnie swoją solidarność. Przekazał to również bardzo szczegółowo sekretarz generalny w swoich oświadczeniach. To był ten poziom wsparcia, jakiego oczekiwaliśmy w tym momencie, bo pamiętajmy, że państwo członkowskie sojuszu no, jakby nie może zakładać, że za każdym razem, przy każdym poziomie agresji będzie wzywać pomoc sojuszników. To tak nie jest. Musimy stopniować swoją reakcję. Poza tym również od poziomu naszych zdolności do radzenia sobie z kryzysem zależy niejako nasza pozycja w sojuszu. I są takie zagrożenia, które lepiej wspólnie, na które lepiej wspólnie odpowiadać, a są takie, wobec których trzeba zająć się nimi samodzielnie, pokazując swoje zdolności. Także pewien poziom roztropności, który Polska pokazuje w tym kryzysie. Czyli Polska de facto teraz pręży muskuły, pokazuje, że jest w stanie sobie poradzić sama z tym kryzysem. No pytanie, kiedy będziemy naprawdę potrzebowali tej pomocy, czy ona realnie nadejdzie? Mówi pan o tym, że ze stolicy, czyli z Warszawy, są przekazywane, pan je przekazuje, panie ambasadorze, te informacje o sytuacji w Polsce sojusznikom w NATO. Faktycznie o sytuacji, o wyrażeniu zaniepokojenia tym, co się dzieje i o wyrazach solidarności mówił sekretarz generalny NATO. Powiedział dokładnie, że bardzo dokładnie przygląda się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jest głęboko zaniepokojony tym, w jaki sposób reżim Aleksandra Łukaszenki wykorzystuje bezbronnych migrantów w swojej hybrydowej taktyce przeciw innym krajom. Natomiast artykuł 4 NATO mówi o tych konsultacjach, że strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron, czyli te konsultacje de facto, może nie prawnie, ale już występują, te informacje są przekazywane. Jak to wygląda? Oczywiście tak, to jest tak, że z sojusznikami konsultujemy się na bieżąco. I tak jak powiedziałem, już były kryzysowi na naszych granicach, były poświęcone dwa specjalne posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, czyli tego najwyższego ciała decyzyjnego sojuszu, w którym zasiadają jego przedstawiciele, moi koledzy z innych krajów razem ze mną. Jedno z nich odbyło się na prośbę strony litewskiej, drugie na naszą prośbę i to był briefing wiceministra spraw zagranicznych oraz wysokiego przedstawiciela naszych służb specjalnych, a poza tym przy okazji innych posiedzeń, przynajmniej dwukrotnie w ostatnim tygodniu, ja również przekazywałem sytuację dotyczącą tego, jak wygląda bezpieczeństwo, jak wygląda dynamika na naszych granicach. Jest to również pewien element briefingów wywiadowczych, które mamy w kwaterze głównej. Także ten temat cały czas jest obecny, bo zresztą poza samą Radą Północnoatlantycką są pewne komitety, ciała decyzyjne na niższych poziomach, które przygotowują decyzje Rady Północnoatlantyckiej, które też służą innym celom w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
i one również zajmują się tym zagadnieniem. Także w tej warstwie informacyjnej, w warstwie wymiany informacji wywiadowczych, współdziałania politycznego, ta jakby koordynacja ma już miejsce. Natomiast uznaliśmy, że nie ma jeszcze miejsca na potrzebę wzywania pomocy sojuszniczej w postaci wojskowej. I sądzę, że nie jest to działanie mające znamiona prężenia mózgów, jest to po prostu odpowiedzią na polityka roztropna państwa, które nie histeryzuje. No dobrze, a czy nie oczekiwałby pan także jako ambasador Polski przy NATO większego zaangażowania, choćby deklaracji, że w razie gdyby jesteśmy, no tego chyba oczekiwalibyśmy także jako jeden z członków, prawda, Paktu Północnoatlantyckiego. No, ale tak Wielka jest Brytania choćby, tylko skończę zdanie, Wielka Brytania tak. Choćby wojska inżynieryjne rozpoczęły rekonesans dotyczący nawiązania współpracy z polskimi żołnierzami, czy choćby taki ruch, jak go oceniać? To jest bardzo pozytywny ruch. To była inicjatywa brytyjska. My nie zwracaliśmy się do sojuszników z prośbą o to, aby wysłali swoje wojska. Tak jak powiedziałem, to była inicjatywa brytyjska. Już ze względu na to, że to wynikło z inicjatywy naszego sojusznika, należało ten fakt docenić. Myślę, że to są jeszcze inne elementy. Wielka Brytania jest jednym z kluczowych państw sojuszu, państwem posiadającym potencjał nuklearny, bardzo sprawne siły zbrojne. Może nie są one wielkie, ale są bardzo sprawne, dobrze przećwiczone w różnych scenariuszach. Poza tym są pewne więzy, które wiążą nas historycznie. Przypomnę tutaj rok 1939. Ja miałem już tę okazję tak trochę anegdotycznie rozmawiać z premierem Johnsonem przy okazji szczytu NATO w Londynie i wówczas gdy on się mnie zapytał, jak się miewają brytyjscy żołnierze w Polsce, ja tak zażartowałem, że są świetnie przyjęci, bo jeszcze czekaliśmy na nich od 1939 roku. No właśnie, można powiedzieć, że ten gest brytyjski również jakby adresuje pewne jakby cienie w tych naszych relacjach, bo ta współpraca była rzeczywiście daleko posunięta. W okresie II wojny światowej nasi żołnierze wspólnie przelewali krew. Świadomość tego jest dosyć wysoka w Wielkiej Brytanii i myślę, że też wpłynęła w jakiś sposób na te decyzje brytyjskie. Także oczywiście ten gest należy docenić w warstwie politycznej, w warstwie takiej świadomości. To nie wynika z tego, że my potrzebujemy nagle jakichś niesamowitych zdolności inżynieryjnych, ale jest to rzeczywiście gest, który należy docenić. Rozumiem. No na pewno polskie wojsko także, bo przecież tam przy granicy są strażnicy graniczni, policja, wojsko, Wojska Obrony Terytorialnej, żołnierze zawodowi także. Tych żołnierzy jest bardzo dużo, tych funkcjonariuszy jest bardzo dużo, bo no, sytuacje kryzysowe, do których dochodzi, bardzo niebezpiecznie wyglądają. Natomiast czy konieczne byłoby, albo jak byłoby to odebrane na arenie międzynarodowej, także u samej góry, mówię o NATO, gdyby także żołnierze amerykańscy, którzy stacjonują w Polsce, dołączyli do tych osób, które bronią granicy. Wiemy, że na przykład w Orzyszu, województwo warmińsko-mazurskie, czyli niedaleko Podlasia, gdzie granica z Białorusią, stacjonują. Czy dobrym pomysłem byłoby, gdyby oni także pojechali pod granicę? No to należałoby ocenić, o jakich siłach mówimy, o jakich elementach tej obecności amerykańskiej w Polsce. To istotnym elementem tej propozycji brytyjskiej jest to, że ona się bardzo wpisuje proporcjonalnie w ten poziom zagrożenia. Tak? To są pododdziały bojowe. To są pododdziały, które realizują właśnie wsparcie inżynieryjne. Oni mają pomóc wybudować te zapory. Ja myślę, że ja nie powinienem się wypowiadać na ten temat. Zaistniała propozycja ze strony brytyjskiej. To jest bardzo miły gest, który został przyjęty przez stronę polską. Podkreśla on pewną wagę tych relacji. Próśb tego typu do naszych sojuszników od nas w tym momencie nie było. Także to jest to trochę sytuacja hipotetyczna. Ja nie bardzo powinienem się wypowiadać na jej temat. Rozumiem, a żołnierze amerykańscy stacjonujący w naszym kraju, bo o to też pytałam, czy dobrym ruchem byłoby? Przepraszam, że poza słowo, już słucham pani redaktor. Czy dobrym pomysłem byłoby, gdyby amerykańscy żołnierze stacjonujący już teraz w naszym kraju obecnie pojechali pod granicę, jak byłoby to odebrane?
Pani redaktor, żołnierze amerykańscy w Polsce stacjonują między innymi dosyć blisko tej granicy. To jest w kompleksie Orzyskim, tak? To jest, można powiedzieć, pomiędzy obwodem kaliningradzkim a tą bramą suwalską, tak można by to określić. Pełnią tam bardzo ważną rolę. Są na takim dosyć wysokim poziomie gotowości, w takim dyżurze bojowym, gdyby wydarzyła się tego typu sytuacja, więc są już wystarczająco blisko tej strefy potencjalnego konfliktu. Pytanie, czy właściwym byłoby używanie jednostek, które, tak jak powiedziałem, mają wysoki poziom gotowości bojowej, mają w razie ewentualnego kryzysu wyjść jako jedne z pierwszych razem z naszymi oddziałami do działań, do sytuacji, które mają charakter parapolicyjny. Mm-hmm. Ja nie odpowiem do końca na to pytanie, to nie jest moja rola, ale proszę sobie samemu na to odpowiedzieć. Mm-hmm. Dobrze, nasi widzowie w takim razie też dokonają interpretacji pańskich słów, panie ambasadorze. A zapytam jeszcze nieco politycznie, no bo były takie informacje, one na szczęście przycichły, ale mowa była między innymi o tym, że USA z niepokojem patrzy na stan demokracji w naszym kraju i były takie plotki, na ile to są informacje niesprawdzone, za chwilę nam pan odpowie, że USA zastanawia się nad wycofaniem żołnierzy amerykańskich z naszego kraju. Czy to prawda? Pani redaktor, jak rozumiem, mówimy o jednym z wielu wysłuchań, które mają miejsce w amerykańskim kongresie. Tym wysłuchaniu, które było opisywane w sposób dosyć szeroki w polskich mediach, wydaje mi się, że nieco nadproporcjonalnym. Oczywiście tutaj czynnikiem specjalnym jest to, że jedna z brieferów, która wygłaszała właśnie swoje tezy, została szefową jednego z amerykańskich think tanków niedługo po tym. Jest to rzeczywiście istotny fakt, ale znam tą ekspertkę, znam tą przedstawicielkę świata eksperckiego. W trakcie swoich podróży do Stanów Zjednoczonych spotkałem się również z nią i muszę powiedzieć, że to spotkanie miało szczególny charakter, bo rzeczywiście ta osoba w sposób wyjątkowy na tle całej wspólnoty eksperckiej w Waszyngtonie stawiała pewne kwestie wewnątrzpolityczne ponad sprawami bezpieczeństwa. To spotkanie głęboko utkwiło mi w mojej pamięci. Właśnie z tego powodu uznałem, że jest to pewna anomalia w tym świecie eksperckim w Waszyngtonie i tak w dalszym ciągu tą anomalię traktuję. Oczywiście ta pani Conley została obecnie szefową jednego z bardzo ważnych think tanków i jej głos pewnie będzie jeszcze bardziej słyszany, ale nie jest to jednak głos będący wymiernym stanem tego, jaki jest poziom świadomości, jaki jest poziom nastawienia tej wspólnoty eksperckiej w Waszyngtonie do Polski. To jeszcze o polityce na zakończenie, bo już niewiele czasu nam zostało. Angela Merkel rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką. Czy to jest dobry ruch w kontekście tego, o czym my mówiliśmy, panie ambasadorze, na początku naszej rozmowy, czyli tego, że Polska pokazuje dzisiaj swoją siłę i tak naprawdę pokazuje, w jaki sposób radzi sobie w sytuacji kryzysowej na granicy? O tym, czy to jest dobry ruch, przekonamy się po owocach. Na razie nie widzimy jeszcze pełnej deeskalacji na naszych granicach. Pytanie, jakie będą również długoterminowe konsekwencje w postaci ewentualnego wykorzystywania tego rodzaju broni przez innych liderów, uznawane czy nieuznawane głowy różnych państw na świecie. I poza tym jeszcze, jaki będzie wpływ na stan demokracji, na kwestie choćby praw opozycji na Białorusi. Pamiętajmy, że ciągle wiele osób, przedstawicieli świata opozycyjnego, w tym także Polaków na Białorusi, jest w tym kraju więzionych. I czy to miałoby znamionować jakby przejście do porządku dziennego nad tego rodzaju działaniami? Mam nadzieję, że nie. Więc szereg kwestii pozostaje jeszcze niejasnych. Pani kanclerz odbyła tę rozmowę niejako na własne ryzyko. Strona polska nie podejmowała tego rodzaju inicjatyw właśnie z uwagi na pewną konsekwencję w nieuznawaniu reżimu Łukaszenki. Zresztą chcę powiedzieć, że w dyplomacji mamy różnego rodzaju kanały, którymi możemy się posługiwać. Są kanały niższego szczebla dyplomatyczne, są placówki dyplomatyczne, są też służby specjalne i tymi kanałami można pewne pytania, pewien dialog nawiązywać bez
wysyłania bardzo mocnych sygnałów politycznych jest jednak... I na razie to nie jest potrzebne, ten mocny sygnał. Jest w pewnym stopniu zaskakujące, że strona niemiecka wybrała jednak ten wysoki poziom komunikacji z reżimem Łukaszenki. Tu musimy zakończyć ten punkt naszego programu. Bardzo serdecznie dziękujemy za informacje, za rozmowę prosto z Brukseli dla Państwa ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. Dziękujemy, dobrego dnia, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. I do zobaczenia, drodzy Państwo, za moment wracamy.